jest link do tego. Pani burmistrz już wyszła od siebie, także zaraz pewnie będzie z nami. Proszę o zajęcie miejsc, kto może. Na początku chciałem poprosić pana Huberta Ognińskiego o przedstawienie pewnej prośby, zaproszenia dla wszystkich z państwa. Proszę bardzo, pan Hubert. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 16 września od godziny 14 do godziny 22 odbędzie się festyn charytatywny pod nazwą Gramy dla Frania. Wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie. Informacje o tym festynie też na stronie Urzędu Miejskiego także. Festyn odbędzie się przy Domu Kultury w Ławach. Jest to chłopiec niepełnosprawny z Ław. Ma 5 latek. Można powiedzieć, nie chodzi, nie mówi. Potrzebne jest ponad 10 tysięcy na rehabilitację. Dziękujemy Hubertowi po raz kolejny. Wykazał się takim wielkim sercem, bo już poprzednio zawał koncert. Wtedy to było chyba dla Syrii, z tego co pamiętam. Także dzięki ślicznym w imię chyba nas wszystkich. No i myślę, że obecność nasza byłaby tam jak najbardziej wskazana. Kolejna sprawa, proszę państwa, taka troszeczkę smutna, bo nam ostatnio jakoś tak nie szczędzi los tych smutnych wiadomości. Odeszła świętej pamięci pani Krystyna Zakrzewska, nasza koleżanka radna z dwóch kadencji, przewodnicząca Komisji Oświaty. Dlatego na początku chciałem prosić, żebyście minutą ciszy może uczcili jej pamięć, jeżeli państwo pozwolicie. Dziękuję bardzo. I kolejna taka sprawa, która akurat data dzisiaj taka jaka jest, 31 sierpnia 2018 roku, 38 rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Kto wczoraj oglądał telewizję, zresztą różnego rodzaju, pewnie słyszał wystąpienie pana profesora Szarka z taką prośbą, żebyśmy z tej okazji przypomnieli sobie bohaterów tamtych czasów, ale nie tych z pierwszych stron może gazet, ale takich z tych 10 milionów, którzy tworzyli związek. Ja akurat miałem okazję być w Gdańsku, tam gdzie studiowałem i spotkałem się z taką pozycją książkową, którą chciałem państwu serdecznie polecić z uwagi na panią Jagodę Piątkowską. To jest maszynistka NKS-u, która po prostu została do strajku, że tak powiem, zaproszona przez bramę stoczni, praktycznie poszukiwana maszynistka, ona się zgłosiła. Potem ta osoba działała w wydawnictwach niezależnych, była bardzo mocno represjonowana i to zaraz po 81 roku, następnie jeszcze później, katowana przez domu i tak dalej, bardzo piękna postać i postawa. W każdym razie efektem tych przeżyć różnych było to, że w wieku 40 lat zmarła. W 13 roku ukazała się ona również, oprócz tego, że była działaczka, również pisała wiersze. Jednym z najsilniejszych jej wierszy jest chyba wierszyk Ewy, mojej 12-letniej córki. Że chcecie państwo, to potem państwu go odczytam. Ale ja mam do państwa jeszcze inne propozycje. Ja zamówiłem 21 tych książeczek. Myślę, że z uwagi na właśnie tą prośbę, bo profesora chociażby Szarka, chciałem, żebyście państwo sobie o tym poczytali. To są bardzo piękne wiersze. Być może uda mi się również zaprosić córkę pani Ewy, panią Ewę Korczyńską na spotkanie tutaj w Ławach. A to tylko tak woli przypomnienia. Myślę, że dużo mówiło się i mówi się o tych osobach z pierwszych stron gazet, powiedzmy, z okresu działania Solidarności. Natomiast bardzo mało się mówi o osobach z tych szeregów 10 milionów. A myślę, że warto, bo z widzenia na pewno państwo sobie kojarzycie ten postęp. Mogę tym troszeczkę państwu też puścić, żeby się zobaczyli. Natomiast historię i życia warto poznać. Warto przeczytać jej wiersze przede wszystkim. Jeżeli państwo chcecie, mogę ten wiersz odczytać. Przynajmniej no cały mi się wydaje, nie jest długi. Jeżeli państwo chcecie, jeżeli nie, to po prostu powstaniemy na tym, co powiedziałem. Myślę, że ważniejsze o tym, żebyśmy pamiętali o tej różnicy, bo jest to początek. Początek pewnych przemian, które potem poszły tak jak poszły, ale to był ten początek, który został zrobiony. Jesteśmy winni pamięć tym ludziom. Ludziom zwykłym, takim szarym ludziom, nie tylko tym z pierwszych stron gazet, które były po prostu dosyć mocno promowane.
Jeszcze Państwo pozwolicie, może trochę nieudolnie, a może Adama poproszę, Karasiewicza, Adasiu, nie? Dobra. Na pewno ten wiersz znacie, bo on był publikowany w biuletynach strajkowych i również w paru publikacjach się ukazywał. Jest to jeden z wielu wierszy, on pochodzi z 29 sierpnia 80 roku. Tytuł jest oczywiście Ewie, mojej 12-letniej córce. Wytrzymaj jeszcze córeczko, losy historii się ważą, to nic, że tyle już dni. Jestem z dala od Ciebie. To nic, że noce nieprzespane, oczy, ręce zmęczone. Wiara uzdrawia ludzi, a ludzie są z nami. Nasze serca prawdziwie tu biją, bo oddali trwa małe serduszko. Biją o jedno, o jutro, o nowe jutro. O dzień pogodny i czysty, jak Twoja mała duszyczka, bez kłamstwa, obłudy i fałszu. O słowo wolne i szczery uśmiech, o szczęście wolnego człowieka. Słowo wolna ojczyzna jest Twoim odbiciem. Ty nie wiesz, co to za kłamanie. Dlatego dodajesz mi siły w te trudne sierpniowe dni. Twoja wiara pomaga mi przetrwać noce przespane na krzesłach. Jeszcze wytrzymaj córeczko, słońce się do nas uśmiecha. I to tylko tyle. Jest okazja, żeby o tym przypomnieć. Naprawdę, jeżeli ktoś chce, to tu jest ten tomik. Możecie sobie przynajmniej zobaczyć postać. Tu jest parę zdjęć rodzinnych też pani Jadwigi, oczywiście z córką. Tak jak mówię, jeżeli mi się uda zrobić spotkanie z panią Ewą Korczyńską, to na pewno wszystkich Państwa zaproszę, a proszę również przyjąć, jeżeli ktoś będzie chciał, bo będę miał tych 21 tomików tych wierszy, także być może w przyszłym tygodniu bym mógł to Państwu przekazać po prostu, tak żebyście Państwo pamiętali również o tych osobach. I to tylko tyle. To co, myślę, jeszcze pani burmistrz nie ma, tak? Jest pan burmistrz, wobec tego będziemy zaczynali. Witam Państwa serdecznie na 51. sesji Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza Witolda Kamińskiego. Witam panią skarbnik, witam panią radcę prawną. Witam pana prezesa PSU Jacka Pońskiego. Witam panią kierownik referatu w Urzędzie Miejskim. Witam wszystkich kierowników podległych jednostek organizacyjnych. Witam panie i panów sołtysów. Witam koleżanki i kolegów radnych, ale witam przede wszystkim mieszkańców, którzy chcieli przyjść na tę sesję Rady Miejskiej w Łapach. Słucham? Macie Państwo jakieś? No dobrze, potem porozmawiamy sobie najwyżej. Także otwieram niniejszą 51. sesję Rady Miejskiej w Łapach na podstawie obecności, czyli na obecność 19, tak? Radnych, tutaj pan Jarosław Porowski, no jest obecny, ponieważ ma pogrzeb dzisiaj o godzinie 14, już wtedy by ktoś chciał, to możemy zrobić przerwę, jakby ktoś nie był tam wcześniej z kwiatami, to mógłby się przejść na ten pogrzeb. Nie ma. Może uda się skończyć, zobaczymy. I również pani Micoty nie ma, tak z tego co widzę, także jest na 19 radnych, obrady sesji są prawomocne. Tradycyjnie, tak jak zawsze przed każdą sesją, chciałem Państwu przypomnieć o pewnych zasadach. Sesja jest nagrywana. Jeżeli ktoś z osób, które nie są osobami publicznymi, nie chce, żeby ich zadań były upubliczniane, to prosimy, żeby o tym powiedział. Również chciałem przypomnieć o zasadach obowiązujących tutaj sesji Rady Miejskiej. To jest paragraf 68 ust. 1 statutu miasta Łapy. O zabieraniu trzykrotnym przez radnych w danym punkcie porządku obrad głosu. Oraz paragraf 70 ust. 1, głos z sali po wyczerpaniu głosów radnych. No i oczywiście o paragrafie 41 ust. 2, gdzie udział radnych w głosowaniach na sesji i komisjach rady jest jednym z ich podstawowych obowiązków. I to wszystko. Dostaliście Państwo porządek obrad. Wobec tego przystępujemy do punktu drugiego. To jest przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian. Dostaliście Państwo porządek obrad. Proszę, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany tego porządku obrad? Rozumiem, że nie. Wobec tego przegłosujmy ten porządek obrad. Kto z Pań i z Panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? W wersji, którą się Państwo dostali z materiałami na sesję, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest z tym porządkiem obrad? Dziewiętnaście głosów za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzono Rada Miejska w Łapach 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, przyjęła porządek
Dobra. I wobec tego zaczynamy procedowanie tego porządku obrad. Punkt trzeci. Funkcjonowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa energii cieplnej spółka z o.o. w Łapach. Dostaliście Państwo w formie pisemnej, również na maila te materiały, które Pan Prezes przygotował. Pan Prezes też był na posiedzeniu wspólnej komisji w dniu przedwczorajszym i obszernie nam to wszystko wyjaśni. Przedstawię Państwu sytuację dotyczącą również punktu czwartego, czyli funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Także to tak jakby troszeczkę się będzie pewnie przenikało, to co będziemy tu mówili. Ale otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Czy Pan Prezes zgodzi się na to, żebyśmy wysłuchali pytań może kolegów radnych, wtedy Pan by ewentualnie się tego stosunkował. A potem może Pan musiał coś dodać jeszcze do tego wszystkiego, to też zapraszam. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Pan Radny Przemysław Jaroszewski. Ja mam takie pytanie, czy jak zlecamy zakładowi odbiór odpadów, to ta kwota w tym roku ma tam 1 700 000, czy to jest uzależniona od odebranych opłaty śmieciowej, czy może być większa? Czy możemy zwiększyć tą kwotę zlecając odbiór śmieci? Proszę bardzo, panie Krzysztof. Od 2 lat usługi odbioru i zagospodarowania odpadów są powierzane spółce gminnej w tak zwanym in-house zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, czyli udzielamy zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Udzielamy zamówienia na konkretną kwotę i umowa przewiduje, kiedy można zawrzeć zmiany do udzielonego zamówienia publicznego. Jednym z tych przesłanek do zmiany wysokości kwoty jest między innymi zmiana cen w Czerwonym Boże. Tak też w ubiegłym roku był aneks po podwyżce opłat dla mieszkańców wprowadzony i spółka dostała za 4 miesiące kwotę wyższą, już po podwyższe te ceny. W tym roku Czerwony Bór nie podwyższał opłat, a w związku z powyższym też nie było przesłanek do tego i też spółka nie występowała do nas z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia swojego. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Proszę bardzo, panu Przemysławie Szewczewskiemu. To tylko jest uzależnione od stawek w Czerwonym Boże albo podwyżki opłaty śmieciowej, czy po prostu, jeżeli panu prezesowi brakuje 600 tysięcy rocznie, no to chyba jest logiczne, że mu brakuje. I tak się zastanawiam i dokłada, czy tą kwotę po prostu można zlecić już zaczynając od 2 200 000, czy miasto może dołożyć tą resztę, czy to jest tylko uzależnione od zewnętrznych jakichś warunków, o których pani mówiła. Jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, to jest ona ustalana na podstawie wysokości wpływów prognozowanych na kolejny rok z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego to jest zależne. Pani dyrektor, proszę bardzo, czy są jakieś pytania w tym? Proszę bardzo, pani Radna Barbara Ekert. No ja bym chciała też się dowiedzieć, bo jakby nie odpowiedziała pani tak do końca, tak? Czy w takim razie tylko od ilości wpływów zależy ta kwota, czy gmina również może dołożyć tych pieniędzy? Tak, bo pan opowiadał nam na komisji o różnych okolicznościach, które no mają jednak wpływ na to, że te koszty są znacznie większe, tak? Mając na uwadze fakt, że to jest jednak prężnie działająca spółka na naszym tutaj terenie, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie poprzez te śmieci, jeśli gmina w jakiś sposób nie pomoże, nie wesprze, nie wiem, mamy przecież organizacje, którym dotacje jakichś udzielamy, żeby nie było tak, że za chwilę, tak jak pan prezes powiedział, spółka straci płynność finansową, bo będzie musiała dokładać cały czas do śmieci, tak? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeśli mogę, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak troszeczkę przysłuchuję się tej całej dyskusji i zastanawiam się, po co ta była wcześniejsza rozmowa, jak przekształcaliśmy zakład, znaczy likwidowaliśmy ZUG i przeprowadzaliśmy wprowadzenie gospodarki odpadami do spółki. Proszę państwa, spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, tak? Jeżeli chodzi o przepisy, to gospodarka odpadami musi się zamykać, my nie możemy dokładać, tak? I o tym mówiliśmy, proszę państwa, praktycznie przez 1,5 roku tej kadencji. Te teraz pytania, delikatnie rzecz ujmując, trochę mnie dziwią. Proszę państwa, trochę mnie dziwią, bo po co, naprawdę sporo pan prezes tłumaczył,
prawda, wcześniej sporo też tłumaczył każdego roku. I teraz jak mówimy, że musimy zamknąć się w kwocie wpływów z opłat, bo tak to wygląda, prawda, tak zlecamy, jeżeli chodzi o zamówienia, bo to jest uproszczona formuła zamówienia publicznego in-house, tak, czyli określona zasadami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, to trochę mnie te pytania dziwią. Natomiast na pewno trzeba poszukać rozwiązania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki odpadami, bo ona diametralnie się zmieniła, ale z uwagi na sytuację rynkową, tak? Tutaj pan prezes o tym mówił na komisji, mówimy o odbiorze segregowanych śmieci, w szczególności PET-ów. Mówimy też o całej sytuacji związanej ze zmianami przepisów, czyli mówimy o odpadach biodegradowalnych, prawda, o zmianach frakcji i to jest, i to jest szukanie rozwiązania, a nie zdziwienie i pytania po trzech latach rozmowy o funkcjonowaniu spółek handlowych, ale i zakładu budżetowego. Jak my możemy dołożyć porównywania do organizacji pozarządowych? Proszę Państwa, to nie ten kierunek. Na pewno jest potrzebna rozmowa i wprowadzenie takich rozwiązań dotyczących wysokości opłaty, zróżnicowania tej opłaty, ale także zmian związanych z rodzajami odpadów, jakie należy odbierać. I to jest na pewno do przedyskutowania i do wprowadzenia. Natomiast nie to, jak dofinansować. Pani Burmistrz, proszę bardzo, Pani Bowalekiert. To kto Pani zdaniem powinien podjąć tą rozmowę, jeśli już rok temu Pan, omawiając sytuację, jakby poprosił o zwrócenie uwagi właśnie na fakt, że sytuację spółki mogłoby poprawić, nie, Pan nie mówił o takiej podwyżce złotówkę do wszystkich śmieci, ale na przykład zwracał uwagę na taką podwyżkę bądź taki ruch, który spowoduje nie wiem, pobudzenie, zwiększenie świadomości mieszkańców, jak choćby sytuacja zwiększenie stawki za te śmieci niesegregowane w stosunku do śmieci segregowanych, bądź jak te zielone. Rok czasu minął, jakby nikt nie podjął takiej rozmowy, bo wiadomo, że nie jest to jakiś fajny, popularny temat, tak, żeby wyjeżdżać ni stąd, ni zowąd, że proponujemy tą podwyżkę. Więc co, rok czasu udawaliśmy, że Pan sobie poradzi i Igar, który wziął, podejrzewam, że nie z radością wtedy, kiedy przejmował ten zakład, tylko wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, że pewnie w jakimś sensie nie do końca chciał Pan powiedzieć nie, bo jest lokalnym patriotą, rozumie też sytuację tutaj na rynku pracy ludzi, więc jakby wiele szlachetnych, myślę, też pobudek powodowało to, że jakby podjął się Pan przejęcia tego, tak? Aczkolwiek znaliśmy sytuację z ZUK-u, więc no, trudno się dziwić, że na pewno nie było to szczęście. No to kto Pani zdaniem właśnie ma podjąć tą rozmowę, która zmieni sytuację i wpłynie na to, żeby spółka mogła otrzymywać większe pieniądze, no, które przynajmniej będą rekompensować jej odbiór tych odpadów? Powiem w ten sposób. Proszę Państwa, rozwiązania wprowadza gmina, czyli burmistrz proponuje przy współpracy ze spółką, Rada Miejska to opiniuje, uchwala, ale proszę Państwa, jeżeli my teraz rozmawiamy, przypominając, co było dwa lata temu, kiedy my tak naprawdę, proszę Państwa, staliśmy przed odpowiedzią na pytanie, czy mamy karę zapłacić, czy trzy osoby mają stanąć przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, bo to nie tylko ja byłam, tylko jeszcze dwie inne osoby, których nie oceniam absolutnie w tym wypadku źle. I stoimy przed odpowiedzią na pytanie, czy likwidujemy zakład usług komunalnych, bo absolutnie nie można tak funkcjonować, czyli zlecać zakładowi budżetowemu, a teraz patrzymy w przeszłość i mówimy, oj, to nie tak było, trzeba zrobić. Zdajemy sobie sprawę, że wtedy ten ruch, on był ruchem dotyczącym działania zgodnie z przepisami prawa, nie likwidowania miejsc pracy, gdzie Państwo też doskonale o tym wiedzieliście i tak naprawdę tu podczas dyskusji to tak naprawdę więcej argumentów, więcej czasu było poświęcone na to, co będzie z pracownikami ZUK-u, jak to będzie zorganizowane, żeby nie było zwolnień. Z tego co pamiętam, to Pan Prezes nawet
był proszony o to, żeby się zobowiązać, że nie będzie zwalniał ludzi, ale nie patrzyliśmy wtedy na to, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami od strony mieszkańca. Dlaczego też do końca nie patrzyliśmy? Bo sytuacja, proszę Państwa, była inna. Sytuacja spółki byłaby o wiele lepsza, gdyby PET-y były odbierane za odpłatnością. Tak, Panie Prezesie? Na pewno byłoby o wiele lepiej. Gdyby biodegradowalnych tyle odpadów nie było, ale proszę Państwa, było trzeba to przewidzieć, było trzeba to wprowadzić. Wtedy staliśmy i odpowiadaliśmy na pytanie, co zrobić z zakładem budżetowym, który nie może odbierać odpadów, czy mamy to zlecać przetargu, czyli tak naprawdę likwidować zakład i zwalniać ludzi, czy skorzystać ze zmiany przepisów, które zostały wtedy wprowadzone i zlecić in-house. I to było wtedy klucz tego rozwiązania, które zostało wprowadzone. Więc myślę teraz, Pani Basiu, że to nie do końca tak jest, że nic nie zostało zrobione. Nie da się zrobić rewolucji, bo jak widzimy, nieraz argumenty się pojawiają niemerytoryczne, tylko już związane z czymś innym. Pani Burmistrz, ja nie powiedziałam żadnego z tych słów, które Pani mi tutaj zarzuca. I wcale było niepotrzebne ten taki długi wstęp, bo on nie chodziło o żadną historię. Chodziło mi o to, że w ciągu tego roku mogła Pani jakby zaproponować taką zmianę, tak? Skoro Pani powiedziała, że burmistrz decyduje, a nie w tej chwili Pani mówi, musimy o tym rozmawiać. Pan rok temu jakby zaproponował tą sytuację i nie było odważnego, żeby jakby porozmawiać o tej sytuacji. Nie powiedziałam też, przepraszam Pani Basiu, podwyżka, która była zaproponowana przez PEC, tak? I tak została przez Państwa przyjęta. Byliśmy w takiej sytuacji, w takim momencie, wtedy to przyjęliśmy, tak? I tak to funkcjonuje. Proszę Państwa, nie poszukujmy teraz winy, tak? Bo coś było trzeba wcześniej zrobić, bo trzeba więcej podwyżki wprowadzić, było trzeba coś innego. Proszę Państwa, no teraz działamy zgodnie z przepisami prawa. To jest najważniejsze. Podkreślę jeszcze raz, nie było zwolnień przymusowych i takich, że ludzie tracili pracę bez własnej woli. I proszę Państwa, działamy zgodnie z przepisami prawa. Bo trzy osoby, podkreślę jeszcze raz, miały rzecznika dyscypliny finansów publicznych. I właśnie w tym temacie doprowadziliśmy do zgodności z przepisami prawa, nie wypuściliśmy gospodarki odpadami od siebie, bo teraz, to tak jak pan prezes wspomniał, gdybyśmy wypuścili to, nie byłoby możliwości powrotu. Proszę Państwa, w ogóle by nie było. Czy to rozwiązanie jest idealne? Pewnie nie. Ale z czasem, proszę Państwa, się nie wygra. Mamy ten moment, w którym takiego rozwiązania szukamy, które wtedy wydaje się optymalne. Bardzo Panie Burmistrz, Pan Radny Stanisław Rzekowski. Panie Burmistrz, w tej sytuacji potrzebna jest rewolucja i to rewolucja jak najszybsza. Przecież ta spółka utraci lada moment płynność finansową. I Państwo wiecie o tym doskonale. I cóż Państwo robicie jako współwłaściciel, główny właściciel tej spółki? Przecież to wszystko się lada moment rozwali. A my tutaj przerzucamy się na argumenty. My swoje, wy swoje. Usiądźmy do stołu, zastanówmy się, co z tym faktem zrobić, a nie jakie swoje wygody. Wasze musi być na wierzchu. Dziękuję. Panie Radny, proszę naprawdę bez jakichś komentarzy wasze, nasze. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, tylko Panie Przemku, no trzeci raz Pan zabiera głos. Tylko tak przypominam. Tam odwocem dopytywałem. Dobrze. Panie Burmistrz, mamy się tym sprawozdanie PEC-u, między innymi śmieci. Jak zaczynamy temat w marcu, to Pani mówi, albo radni, żebyśmy poczekali do sprawozdania PEC-u. Więc myślę, że ten miesiąc jest na to, żebyśmy czy ta sesja na rozmowę w tym temacie. I czy wracamy do przyszłości, czy nie, chyba to jest mało ważne. Bo teraz rozmawiamy o spółce PEC, o jej funkcjonowaniu i o śmieciach. Co mam prawo mówić o sprawach i bieżących, i przeszłych. A poza tym, przecież Pani wie, że 16 rok się zamknął 2 milionów 172 tysiące, a zlecany PEC-owi za 1 milion 700. To wiadomo było, że Pan Prezes będzie musiał dołożyć. To jest prosta matematyka. Albo zrobić księcia, albo... To same liczby o tym mówią. 2 miliony 200. Kończyliśmy 2016, a zleciliśmy za 1 milion 700. No to tak pomogliśmy?
Pani kierownik, środki skończone. Ja tylko chciałam tutaj dopowiedzieć, że te 2 miliony 100 czy tam 200, o których Pan mówi, to jest płatne za 13 miesięcy, a nie za 12. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, Pan Dysenso Rzechowski. Pani kierownik, a co ten miesiąc zmieni? Co ten miesiąc? 12 miesięcy, a 13 miesięcy? Pani się zastanowi, co Pani mówi. 1/3 kwoty. Państwo, naprawdę bardzo bym prosił jakieś troszeczkę zachowanie spokoju, no, jakiegoś takiego niepodnoszenia głosu, niepotrzebnie zupełnie. Proszę bardzo, Pan jest oszustany. Ja wodzę dla Pani kierownik. Jeden miesiąc to jest 1/3? Roku? Tak? 1/13. A, przepraszam. Proszę bardzo, Pan jest oszustany. Mam pytanie takie, tylko nie wiem, czy do prezesa, czy do Pani kierownik. Jak długo jesteśmy związani jeszcze z Czerwonym Borem? Nam Czerwony Bór jest narzucony zgodnie z przepisami prawa, tak? Jest rejonizacja i my do Czerwonego Boru jesteśmy przypisani. I to już będziemy tak do końca mogę powiedzieć. Oczywiście nie będą zmienione przepisy. Na chwilę obecną plan gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego jest uchwalony na lata 2016-2022. Więc po 2022 roku będzie ponownie uchwalany i wtedy... Znaczy, trzeba się domyślać, że pewnie docelowo regiony województwo będzie chciało utrzymać dotychczasowe. No niemniej jednak wojewódzki plan gospodarki odpadami, który określa regionalizację obszarów gospodarki odpadami, jest uchwalony do 2022 roku. Ja mam pytanie, bo chyba ten Czerwony Bór, to i tak pamiętam z dyskusji, to było chyba najlepsze rozwiązanie dla nas. Tak, jak kiedyś analizowaliśmy tutaj ceny względem Hryniewicz, to mimo tego, że Hryniewicze było wiele bliżej, to Hryniewicze miały wyższe koszty związane z przyjmowaniem odpadów zmieszanych przede wszystkim. I chyba Zielonych wtedy też bardzo wysokie koszty były. A jak jest teraz? Tak. Na chwilę obecną odpady zielone w Czerwonym Borze są przyjmowane za cenę 83 zł za tonę. Zmieszane, z tego co pamiętam, 229, jak nie ma popiołu i odpadów zielonych. A jeśli chodzi o Hryniewicze, to wydaje mi się, że tam są ceny około 250-300 zł przy zmieszanych, a w przypadku zielonych nie wiem, jak jest w chwili obecnej. Kiedyś to było rzędu chyba około ponad 100 zł, tak? Tak więc to trzeba by było ewentualnie przeanalizować, tak? Tylko też te nasze analizy mogłyby co najwyżej doprowadzić nas do takiego uświadomienia sobie, co jest bardziej korzystne. No niemniej jednak nie zmienia to faktu, że zgodnie z przepisami prawa zmieszane i zielone musimy oddawać bezpośrednio do RIPOK-u, którym dla nas jest Czerwony Bór. Dziękuję bardzo, Pani kierownik. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku? Pani Kamińska chyba, tak? Proszę bardzo. Ja chciałam Pana Prezesa zapytać, w skład Pana majątku wchodzi wieża ciszy, tak, PEC-u? I czy Pan się nie zastanawiał nigdy nad zagospodarowaniem tego? Wieża ciśnienia jest w tej chwili dzierżawiona na wodociągów, całym majątku wodociągowym i ona pracuje. I ona funkcjonuje normalnie w systemie wodociągowym, dostarcza wodę na terenie zabitek, robi ciśnienie. Proszę bardzo, Pan Macie Michno. Panie Prezesie, ja tylko proszę, bo dużo rozmawialiśmy na temat tych segregowanych tutaj akurat, gdyby śmieci, tak? I dużo Pan mówił na temat właśnie tych jabłek i niejabłek, także tutaj ten temat. Myślę, że tutaj dobrze było, że może Pan to, gdyby powtórzył to, co mówi Pan na komisji, to może to w jakiś tam sposób dotarłoby do szerszego grona mieszkańców, w jakiś tam sposób to by powodowało, gdyby mniejsza ilość tych śmieci. Bo jakby Pan mógł... I sołtysom również, tak, bo tutaj mówię, bo to, tak jak Pan mówi, no to naprawdę to, te liczby to są zatrważające. Bardzo Panie Prezesie. Znaczy generalnie powtórzę to, co mówimy o Komisji Finansowej. Ostatnio bardzo lawinowo rośnie ilość odpadów zielonych, jabłek i tak dalej. Zdarzają się posesje, gdzie są wystawiane jednorazowo po 40, po 35, ponad 40 worków jabłek. Te worki ważą po 70 kilo, 50-70 kilo. Jeżeli łatwo policzyć, 40 worków razy 50 to jest 2 tony. 2 tony, które my musimy wywieźć do Czerwonego Boru, kosztują tam, gdzie przyjmuje się 83 zł. Plus koszty transportu, to wychodzi około tona 120 zł utylizacji. Czyli 120 zł tona utylizacji razy 2 tony to jest 240, plus
worki, 40 worków po 20 groszy, to jest 8 zł, to jest 250 zł. 250 zł z jednego odboru zielonych odpadów, gdzie na przykład w domu, które zamieszkują dwie osoby, roczna opłata przy selekcji jest gdzie 18 razy 12, 230, czyli jeden wóz jabłek przewyższa opłatę zebraną od mieszkańców. To jest taka skala dla uświadomienia tego wszystkiego. Jabłka to są taki surowiec, który bardzo szybko się rozkłada i z tego praktycznie nic nie zostaje. Bo trawa też słabe. Natomiast jabłka tego, żeby ktokolwiek zrzucił w kompostowniku, praktycznie tego po 2 miesiącach by nie było. Natomiast my musimy zrobić cały usługę zbiórki, wywozu, transportu i tak dalej, które są znaczne koszty. Proszę? To już powiedziałem o kosztach. Policzyłem dokładnie, że na przykład 2 tony to jest 250 zł utylizacja nad płonem, bo też ci ludzie, którzy muszą zebrać, też muszą pojechać odebrać już od mieszkańców. To dla Państwa pokazuje skalę. I ja nie wiem, czy prawdziwie jest możliwość tego i tak dalej, czy na przykład to, co mówiłem wcześniej, w tamtym roku, w tym roku i tak dalej, uważam, że powinny być zróżnicowane ceny na 3 stawki. Jedna stawka na selekcję bez zielonych, druga selekcja z zielonymi, jeżeli ktoś chce te jabłka oddawać, i trzecia bardzo wysoka na zmieszane. I to, proszę Państwa, wygląda w ten sposób, że mieszkańcy przyjeżdżają, mówią, że on sobie życzy na pewno zawantowo z przycinkami i tak dalej, na przykład tyle worków, bo on ma jabłka i że to proszę odebrać i tak dalej. To się w ten sposób wygląda. I to nie chodzi o wsi, o wieś, a nie chodzi o miasto i tak dalej, wszyscy i tak dalej. Państwo pewnie zauważyli, to się bardzo nasiliło właśnie w okresie teraz lipiec, sierpień, gdzie tego jest dużo, między innymi po tym, jak to leżało, to szybko się stało, myśmy mieli problem z wywozem tego, bo nam firma transportowa, która nam woziła, odmówiła transportu, ponieważ to płynie z tego, jak to się rozkłada bardzo szybko, jak w worku jest temperatura, to z tego. I bo za to, żeby płynęło tutaj z łapą, to by duże koszty kary by były, natomiast dlatego musieliśmy to wywozić własnymi śmieciarkami i zanim to wywoziliśmy, to też trochę zajmuje, bo ta śmieciarka musi być szczelna, żeby nic nie ciekło, nic nie było w czasie transportu. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę bardzo, pan. Ale pan głos, panie Basiu, prosił pan Kazimierz Siłotnicki, pan Rzeszowski, przepraszam, idzie. Proszę Państwa, jeżeli stworzyliśmy takie prawo i ludzie no, mają prawo te jabłka wywozić, tylko za jaką cenę? I nie miejmy do nikogo pretensji, bo dotychczas no, to on nie wywoził jabłek, tylko sobie do kompostownika wrzucił, a teraz jeżeli dajemy za darmo worki, dlaczego mają nie skorzystać? I powinniśmy się nad tym zastanowić i z tym zrobić porządek, żeby to do nas w takich ilościach nie trafiało. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Kowalski. Ja myślę, że tutaj z wypowiedzi pana prezesa to wynikało wprost. On nie ma pretensji o to, że ktoś wystawia, bo no niestety system w tej chwili powoduje taką sytuację, że możemy wszystko oddać i obowiązkiem gminy z PES-u jest odbiór tego. Tylko chodziło mu o skalę. To jeżeli można to zagospodarować w inny sposób, czy kompostownik, o inne rozwiązanie, a nie o to, że ma do kogoś pretensje. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś głosy w tym punkcie? Proszę bardzo, pani Barbara Kierbowczak, proszę raz. Cały czas jakby mówimy o tym, że jest to wysoki koszt i właśnie o to chodzi, że jeśli nic nie zmienimy, żadnej decyzji jakby nie podejmiemy, to może się okazać, że za jakiś czas trzeba będzie podnieść stawkę taką tą ogólną, którą teraz jest 9 zł na wyższą, tak? Wtedy jakby odczują ten koszt wszyscy mieszkańcy i jakby no, wiadomo, że będą niezadowoleni. Tutaj chodzi o to, żeby zrobić taki ruch, który w jakiś sposób
nie krzywdzi ludzi, tak? Bo daje im wybór. Jeśli ustalimy tę stawkę na te, załóżmy, segregowane, czy te bio, o której pan w tej chwili, bo ja chciałam się dowiedzieć właśnie, czy jabłka to bio, czy zielone, bo tak ja nie oddaję, to nie wiem. No ale chodzi o to, żeby właśnie na to, czego jest za dużo, a można zagospodarować w inny sposób, żeby ustalić wyższą kwotę i ludzie będą mieli wybór, tak? Jeśli chcesz mieć wygodę i płacić pieniądze, to proszę bardzo, wystawiaj te jabłka, tak? Ale jeśli ktoś uzna, że jednak warto te jabłka zakopać, czy wyciąć, przepraszam, jabłonkę, której nie potrafię zagospodarować, bo jest za dużo, nie robię przetworów, nikomu nie oddaję, no nie wiem, po prostu coś z tym zrobić, bo okazuje się, że jakby samo mówienie do ludzi tylko i wyłącznie właśnie, że ludzie nie rzucajcie tych jabłek czy tam tej trawy, tylko wrzucajcie ją do rowów, po prostu nie skutkuje. Więc tym bodźcem może się okazać cena i myślę, że byłoby to taki ruch, który byłby sprawiedliwszy niż podniesienie na przykład stawki za wszystkie śmieci, tak? A to może się okazać też konieczne, no bo cała ta gospodarka musi się spinać, jak pani burmistrz powiedziała. Więc najpierw może warto podjąć właśnie takie ruchy, które spowodują to, że ludzie będą mieli wybór i być może właśnie poprzez to będą też myśleli, że warto podjąć jakieś starania, bo mogę zacząć segregację tych śmieci, czy trawę zakopywać, czy tam do kompostownika wrzucać i wtedy będę płacił mniej, czy tam nie będę płacił. Panie Maciej Michna, potem pan Tarasiewicz. Ja myślę tutaj, szanowni państwo, że tutaj ten głos pana prezesa w tym temacie dla wielu osób w jakiś tam sposób powinien dotrzeć, tak? Bo może to też wychodzi z nieświadomości w jakiś tam sposób, tak? Bo myślę, że większość na przykład osób mogłaby w jakiś tam sposób zagospodarować te zielone rzeczy, tak? Zielone śmieci. Tylko po prostu może ta nieświadomość, tak, skoro jest taka możliwość, to ludzie z tego korzystają, tak? Bez świadomości, jakie to są koszty, tak? Dla spółki. Pan Rodan Tarasiewicz? Czy tutaj odnośnie tych podejmowania kroków przez nas i dotyczących gospodarowania odpadami, to jakby, no, niewątpliwie pewne kroki trzeba podjąć. Natomiast tutaj cały czas myślę, że temat odpadów jest problemem nie tylko naszej gminy. Słyszymy, tak jak pan prezes mówił na komisji, o problemie płonących wysypisk, o problemie plastikowych odpadów. Myślę, że pewne rozwiązania chyba lepiej będzie wdrożyć, kiedy już pewne rozwiązania prawne, ogólne, ogólnopolskie dotyczące ustaw zafunkcjonują, bo słyszymy, że prace nad tym trwają gdzieś tam, więc myślę, że no, niewątpliwie wiele trzeba zrobić w tym temacie, natomiast myślę, że jeszcze chyba powinniśmy poczekać na rozwiązania ogólne, które będą precyzować prawo w całym kraju dotyczące gospodarowania odpadami i wtedy rzeczywiście tutaj pan prezes na komisji mówił, że wiele tutaj jeszcze rozwiązań trzeba będzie wziąć pod uwagę. Pewnie rozwiązania dotyczące kompostowników w cenach, pewnie być może rozwiązania dotyczące innych odpłat za gospodarowanie zmieszanymi odpadami. Być może też zupełnie inaczej zostanie rozwiązana kwestia worków, które są teraz, tak jak pan prezes mówił, także pewnym dużym problemem dla spółki. Dlatego myślę, że no, niewątpliwie temat jest bardzo złożony. Ja myślę, że chyba nie powinniśmy już w tym momencie podejmować gwałtownych jakichś decyzji, a niewątpliwie takiej decyzji nigdzie nie uciekniemy. Więc no, myślę, że to po prostu tak kwestia rozwagi na ten moment jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Radny Pokośnik. Tak, ja tutaj się dołączę do tego głosu. Na pewno jakimś rozwiązaniem, no, pewnie by było, nie wiem, czy to jest możliwe pod względem prawnym, ale na przykład odbiór śmieci, na przykład każdy płaci za ilość odebranych worków. Ale, no właśnie, to jest niemożliwe, bo też co by to spowodowało? Spowodowało to pewnie to, że na przykład plastiki byłyby palone gdzieś tam w piecach,
i inne rzeczy. Tak część ludzi próbowały pewnie ograniczyć w ten sposób. No jest to pewien problem. Na pewno trzeba tutaj pracować nad tym, żeby tą sytuację poprawić. Ale to, co mówiłem na komisji, to powtórzę też teraz, no niestety tutaj to jest kwestia jeszcze pewnej edukacji takiej, żeby ludzie nauczyli się przede wszystkim segregować. A pracując, jak było przekształcane, no tak naprawdę to, co powiedziała pani Mój, nie wiedzieliśmy wtedy były pety odbierane, tak, i to wszystko było sprzedawane. No nie wiedzieliśmy, że zmieni się to po dwóch latach i nie będzie można tego sprzedawać. Nikt pewnych rzeczy nie przewidzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Radny Soszczuszczak. Proszę państwa, może ja teraz popadnę akurat w teren wiejski i jeszcze akurat ci, co mają domy prywatne, zwłaszcza na obrzeżach miasta Łapy. Bo o co chodzi? Jadąc, przypuśćmy, prawda, w trakcie zbierania tych różnych odpadów z terenów wiejskich, jeżeli się widzi przy danej posesji worki z trawą, to dla mnie takie dziwne troszeczkę jest, gdzie mając, przypuśćmy, teren wokół domu i tego gospodarstwa koło 1000 metrów, czy nawet powyżej 1000 metrów, to tam można ten kompostownik przecież akurat sobie założyć, prawda? I tam akurat tą trawę, te zielone składować. Bo potem akurat to można zużyć akurat na ogródek, bo wiadomo, że są ogródki przy tych domach. To tak samo ja mówię na obrzeżach akurat miasta i gminy Łapy. Tutaj od strony głównej i tych innych. Przecież to jest takie nie za bardzo. Jeżeli worki z trawą stoją, gdzie z tyłu akurat za domem, za posesją jest tyle zieleni, terenów zielonych jest. To trzeba dążyć właśnie uświadomić tych ludzi, żeby oni te kompostowniki zakładali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Helena Kamińska. Tak, ja odpowiem. Jedyną taką, wydaje mi się, metodą skuteczną, to wystarczyłoby po prostu zmienić dla tych ludzi cenę, którzy mają kompostowniki. Gdyby płacili mniej, sąsiad płacił mniej, bo zbiera, a drugi wystawia, no to byłoby po prostu argument nie do przebicia. Bardzo pan Adam Burkowski. Również uważam, że trzeba wprowadzić, przynajmniej zróżnicować te stawki odnośnie tych kompostowników, kto ma, żeby te ceny były zróżnicowane. Tylko chciałem się spytać, czy technicznie w tej chwili już możemy o tym rozmawiać, bo z tego co wiem, że aneksować można, tak zrozumiałem, jak z wypowiedzi pani kierownik, że aneksować to możemy wówczas, gdy zmienią się ceny w Czerwonym Boże. Czy w tej chwili to jest odpowiedni czas na rozmowę odnośnie tych stawek, bo prawdopodobnie od przyszłego roku, to co mówił pan prezes, te ceny w Czerwonym Boże no, mają się zmienić, pójść drastycznie w górę i może to wtedy będzie lepszy moment, żeby o tych stawkach rozmawiać, bo w tej chwili z tego co wiem, to się nie zmieniły te stawki w Czerwonym Boże. Tak, w tym roku stawki za przyjmowania odpadów do Czerwonego Boru nie uległy zmianie i zgodnie z zawartą umową, bo my jesteśmy tutaj w reżimie prawa zamówień publicznych. To nie jest tak, że my sobie zechcemy zwiększyć dla PEC-u wartość umowy i ją zwiększymy. Nie, po prostu są zapisy, które mówią o tym, w jakich przypadkach można zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy usługi i właśnie tutaj taką przesłanką do tego jest zwiększenie cen w Czerwonym Borze, więc na chwilę obecną podwyżek nie było, w związku z tym nie można też zwiększyć wartości wynagrodzenia. Umowa z PEC-em zawarta kończy się z końcem tego roku, tak? To była umowa zawarta na rok 2018. Pod koniec roku będziemy tutaj negocjować z panem prezesem, żeby zawierać kolejną umowę na rok 2019, może i na więcej lat. A jeśli chodzi o zmiany i możliwości, tak jakby tutaj o czym jest mowa w zakresie innych opłat dla osób, które kompostują, to w chwili obecnej jest procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przewiduje szereg zmian, między innymi, no zobaczymy, kiedy te przepisy będą wprowadzone i czy w takiej formie, jaka jest zapowiedź, między innymi rozdzielenie usługi odbioru odpadów od usługi zagospodarowania odpadów. Więc zobaczymy, jakie tutaj będą zmiany w przepisach, bo całkiem możliwe, że zmiany mogą być nawet takie, które będą tak jakby ustalały tylko i wyłącznie stawkę za odbiór odpadów, a za ilość faktyczną będzie trzeba zapłacić, tak? Czyli że nie będzie można ryczałtowo się rozliczać z firmą, to też tak jakby prawnie rozwiązałoby nam tutaj problem, tak? I problem i pana prezesa w zakresie tej ilości odpadów.
i jest też planowane wprowadzenie jakichś tam zwolnień z opłat dla osób, które kompostują odpady. Tak więc jeżeli to wszystko wejdzie w życie niebawem, no to na pewno to usprawni i pozwoli tak jakby tutaj zmienić ten system po to, żeby finansowo on był bardziej korzystny i nie trzeba było wprowadzać tych drastycznych podwyżek cen dla mieszkańców. Dziękuję bardzo Pani. Tu Pan jeszcze prezes PES chciał słówko, tak? Że Pani jest... Ja chciałem właśnie dopowiedzieć, Pani kierownik już mnie uprzedziła. Generalnie wygląda sytuacja w tej chwili, że zgodnie z podpisaną umową, którą mam podpisaną z gminą, nie ma możliwości w tej chwili zmiany tej stawki do końca roku. No to umowa jest tak skonstruowana, że nie ma takiej możliwości. To są przesłanki właśnie zmiana RIPOK-u i tak dalej, jedynej ceny w RIPOK-u, takich rzeczy. Natomiast tej ceny nie będzie zmieniane, nie oszukujmy się. To też jest podyktowane tym, jaki mamy teraz rok, więc ta cena nie została zmieniona. Z informacji, którą mam tam nieoficjalną, przez najbliższe 3 lata ceny będą rosły drastycznie. To, co Państwu też mówiłem, ze względu po pierwsze, że to już będzie nowa kadencja, po drugie stawki za składowanie, to co w tamtym roku Państwu pokazywałem, będą drastycznie rosły i będzie przykładane jedne z drugich. To jest to. Druga rzecz w tej chwili, to co też Pani kierownik powiedziała, ruchy raptowne też nie są wskazane, dlatego że ta ustawa jest cała zmieniana i dosyć radykalnie. U mnie pracownicy mają przyjechać, jest pierwsze szkolenie, gdzie się kogoś znalazłem 21 września, to może będzie więcej informacji jakiś, w którym kierunku to zmierza. Chociaż tej ustawy fizycznie nie ma, ona może być zmieniona jeszcze bardzo drastycznie. I to w dużym zakresie, między innymi będzie trzeba zabezpieczenia wpłacić dla tych firm, które mają odbierać transport, ci co mają składować czy tam zbierać, to muszą mieć właścicielem dane nieruchomości, żeby nie była taka sytuacja, że ktoś zbiera i potem porzuci na czyjeś nieruchomości, działki się firma zginęła, upadła i śmieci hałda zostały. To co też miało miejsce w Łapach, prawdę powiedziawszy. Więc to bardzo dużo się zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o cenę negocjacji umowy w następnym roku, ja uważam, że do tego należy przystąpić, myślę, że ta kadencja już jest trochę za późno, poza tym nawet nie szukujmy się, życzę Państwu, że Państwo zostali wszyscy, ale natomiast skład tej rady się zmieni i na tej zacznie się pracować na następnej sesji, to za 2 miesiące będzie, może być inny zmieniony skład i każdy może mieć inny pomysł. No to taka jest prawda. Więc uważam, że jeżeli coś, to trzeba zacząć pracować nad tym od pierwszej sesji. No, może jeszcze to przesadzam, ale że jak najszybciej, żeby to do tego się przymierzyć. Żeby już ta umowa, która nowa była podpisywana ze spółką, żeby nie było na taki w ten sposób podpisana, żeby to generowało stratę na spółki, po to, co też powiedziałem. My na razie funkcjonujemy i na razie jest ok, ale mówię, na dłuższą metę tego się nie da, mówię, że przejadamy, że tak powiem, brzydką amortyzację. Bo gdzieś trzeba jakoś pokryć te strachy na tej działalności, prawda? Natomiast koszty inwestycyjne, to też co Państwu mówiłem, w ciepłownictwie do 30 roku są znaczne i na to trzeba zbierać pieniądze, bo kredyty będą na pewno potrzebne, ale na pewno trzeba mieć wkład własny i też czynnik kredytu, tym lepiej też dla spółki, dla mieszkańców też, bo to się przekłada na ceny ciepła i na to wszystko. To jeżeli chodzi o to, natomiast jeszcze chciałem coś powiedzieć do tych rozmowy. Jak sobie przypomnę, tak życzę do Pani. To dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Czy są jeszcze jakieś uwagi, dyskusje w tym punkcie porządku obrad? Rozumiem, że nie ma. Jeżeli Pan Prezes... Pan Tadeusz Grzegorzewicz, tak? Nie jest, tak? Jeżeli Pan Prezes sobie przypomni, to udzielimy oczywiście głosu. Wobec tego zamykam dyskusję. Uważam, że Rada przyjęła tę informację. I kolejny punkt czwarty, funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. To byśmy już poruszyli praktycznie ten temat. Jeżeli Państwo pozwolić, chcecie coś się dodać, to proszę bardzo, otwieram dyskusję. Rozumiem, że nie. Wobec tego również uważam, że Rada przyjęła tę informację. Ja podziękuję Panu Prezesowi za te wysiłki, które wkłada w to, żeby to jakoś wszystko funkcjonowało, bo naprawdę to jest duży bardzo wysiłek. Tutaj różne dochodzą głosy od mieszkańców, czasami są takie no niezbyt pochlebne, ale trzeba też wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, żeby to ocenić po prostu. Jest to naprawdę duży wysiłek, żeby to wszystko utrzymać tak, jak to przynajmniej w tej chwili funkcjonuje. Także dziękuję, że Pan Prezesowi, że Pan chce, to proszę bardzo, może Pan zostać i
brać udział w posiedzeniu, czy tam coś się przypomni, to proszę dać znać, że im mamy głos. I kolejny punkt porządku obrad to jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Rady Miejskiej w Łapach. Ja mówiłem Państwu na posiedzeniu wspólnym komisji, żebyście Państwo się zastanowili, kto by chciał wziąć udział w pracach takiej komisji, ponieważ to zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w 2018 roku. Niektóre wchodzą dopiero w następnej kadencji. No wymaga, żebyśmy ten statut swój, powiedzmy, przystosowali do tych wymogów nowych. Dlatego jest ten projekt uchwały. Może ja go na początek poczytam, jeżeli Państwo pozwolicie. Uchwała nr 51/18 do Miejskiej Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łapach. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 32 ust. 1 i 2 statutu miasta gminy Łapach przyjętego uchwałą nr 6/39/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie powołania statutu miasta gminy Łapy Rada Miejska Łapach oraz następuje. Paragraf 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w zastępującym składzie. I tu są wykropkowane miejsca nazwiska. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji będzie analiza obowiązującego statutu i przygotowanie projektu nowego statutu gminy Łapy. Paragraf 3. Działalność komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia nowego statutu gminy Łapy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Słucham Państwa propozycji osób do tej komisji. Proszę bardzo, Pan Radny Przemysław Chylak, Jaroszewski. Chciałem tylko pytanie, jak by wyglądała praca tej komisji? Czy w jakich godzinach, dniach? Czy to jest jakiś harmonogram już? Nie, nie mamy harmonogramu w tej chwili jeszcze. Będzie na pewno to po południu, nie będzie to w godzinach pracy. Proszę bardzo, słucham Państwa propozycji. Proszę bardzo, Pan Pukośnik. Ja chciałbym zaproponować Pana Janusza. Czy Pan Janusz Jędrkowski zgadza się? Proszę bardzo, z następnej propozycji. Tak, tak. To może jeszcze zaproponuję Pana Roma Karasiewicza, przewodniczącego Komisji Oświatowej. Karasiewicz. Proszę bardzo, słucham propozycji. A ja jeszcze mam. Proszę bardzo. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy Pan Przewodniczący to z automatu wchodzi w skład tej komisji, czy to jest... Czy to nie, automatu nie ma tutaj. Nie ma, tak? To może jeszcze Pana Przewodniczącego, Sławomira Maciejewskiego, zaproponuję też. No dobrze, ja nie uchylam się od tego. To jeszcze Pan Sławomir Maciejewski. Nie, no. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby była reprezentatywna, to w miarę komisja wszystkich, no, że powiem, grupowe. Proszę bardzo, Pani Hania Kamińska-Bycha wcześniej, tak? Ja chciałam zgłosić Panią Barbarę Ekiert. Pani Barbara, czy Pani wyraz zgodę? Tak? Tak. Dziękuję. Słucham propozycji. Pan Stanisław Wachowski. Zgłaszam Panią Joannę Nicotą. Pani Joanna. Znaczy Pani Joanna wyraz zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Rozumiem, że nie ma prostego. Zamykam listę. Myślę, że Pani co przegłosuje na blok, co tą cały skład. Czy całą uchwałę, po prostu projekt uchwały. Dobrze, zamykam wobec tego listę i przegłosujmy całość tej uchwały. Może jeszcze ja na początek odczytam, bo jest krótka. Uchwała nr 51/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łapach. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy oraz paragrafu 32 ust. 1 i 2 statutu miasta gminy przyjętego uchwałą nr 6/39/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta gminy Łapy Rada Miejska Łapy oraz następuje.
Paragraf 1. Powie się, się doraźną komisji statutową w następującym składzie. 1. Pan radny Janusz Siemokowski. 2. Pan radny Adam Karsiewicz. 3. Radny Sławomir Maciejewski. 4. Pani radna Barbara Ekiet. 5. Pani radna Jana Nicota. Przepraszam pani, na końcu lata było tak zgłaszane, dlatego tak to nie będziemy tego przesuwać. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji gminy z analizy obowiązującego statutu i przygotowanie projektu nowego statutu gminy Lapy. Paragraf 3. Działalność komisji ulega rozpoczęciu chwilą ustalenia statutu nowego statutu gminy Lapy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tym projektem uchwały? Proszę o podniesienie się do góry. Proszę, proszę. Jednogłośnie 20. Pani 20, pani co to doszło? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 20 głosów za? Nie widzę. A Radek, przepraszam bardzo. Przepraszam, 19. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę. Stwierdzam, że Niska Włapa 19 głosami za, przeciw, zatrzymał się, przyjął projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Miejskiej w Łapach. I kolejny punkt porządku obrad. To jest punkt 6 z porządku obrad, to jest uchwała w sprawie utworzenia zamknięcia do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i tak dalej. To jest wymóg taki, który po prostu jest co roku w Domu Pomocy Społecznej w Głuchowie oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szpitalu, pod którym tworzy się dwa obwody głosowania dla osób, które tam przebywają i stąd taka potrzeba wynika. Może ja przeczytam cały projekt uchwały. Uchwała numer Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia drobnych obwodów głosowania w wyborach do Rad Gminy, Rad Powiatów, Sejmików, Województw i Rad Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzanych na 21 października 2018 roku. Na podstawie artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy na wniosek burmistrza Łapów para się następuje. Paragraf 1. Dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku to się odrębne obwody głosowania ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych jak niżej. Ustęp 1. Dom Pomocy Społecznej w Głuchowie, obwód numer 15, siedzibą Komisji Domu Pomocy Społecznej w Głuchowie, ulica Surażska 67. Ustęp 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, obwód numer 16, z siedzibą Komisji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, ulica Korczaka 23. Paragraf 2. Obwody głosowania wymienione w paragrafie 1 obejmują obszar jednostki, której siedzibą ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w danym dniu. Paragraf 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty wydania publicznej wiadomości uchwały. Paragraf 4. Ustęp 1. Uchwała się burmistrzowi Łap. Ustęp 2. Zajmuje się burmistrza Łap do doręczenia egzemplarza niniejszej uchwały wojewodzie podlaskiemu i komisarzowi wyborczemu w Białymstoku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Miasta Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach. Macie też państwo uzasadnienie, o którym powiedziałem wcześniej. Proszę o otwieranie dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Oczywiście była sprawa dyskutowana komisji. Proszę pana przewodniczącego komisji o opinię w tej sprawie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Proszę bardzo, dyskusja została otwarta. Sprawa jest chyba oczywista, no tutaj było to wszystko mówione na posiedzeniu wspólnym komisji. Rozumiem, że wszystko jest jasne, wobec tego zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pani, z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia domu do głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw i Rad Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w wersji przeze mnie przed chwilą czytanej. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto za tym projektem uchwały? Dwadzieścia głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w Łapach 20 głosami za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących przyjęła projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. I kolejny projekt. Czy chcecie Państwo przerwę? Nie? Jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. Kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały nr 7 z porządku obrad. Uchwała w sprawie zmian sieci powodowych Komisji Wyborczych. Może czytam projekt uchwały. Uchwała nr Rady Miejskiej Włocha z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian siedzib obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 paragraf 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Na wniosek burmistrza Łapa, Rada Miejska Łapa uchwala się następuje. Paragraf 1 ustęp 1. W obwodach utworzonych uchwałą nr 45/392/18 Rady Miejskiej Łapa z dnia 20 kwietnia 2018 roku sprawy podziału gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numeru, granic oraz siedzib powodowych komisji wyborczych, zmienionych uchwałą nr 46/412/18 Rady Miejskiej Łapa z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib powodowych komisji wyborczych, wprowadza się następne zmiany z siedzib obwodowych komisji wyborczych. Punkt 1. Dla obwodu głosowania nr 11 wraca siedzibą w Bibliotece Domu Kultury przy ulicy Nowy Rynek 15-18 Stoła. Punkt 2. Dla obwodu głosowania nr 14 wyznacza się siedzibę ośrodka przedsiębiorczości w Łapach przez generała Stawa Sikorskiego 22A 18 Stołapy. Ustęp 2. Wykaz obwodów wyborczych uwzględniający zmiany, o które mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Na uchwałę w sprawie udziału gminy na obwody głosowania wyborcą siedziby w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od tych podania i do publicznej wiadomości. Paragraf 3, ustęp 1, wypełnia podanie się burmistrzowi, a ustęp 2, zgłosi się burmistrza do doręczenia egzemplarza niniejszej uchwały w wojewodzie podlaskiemu i komisarzowi wyborczemu w Białymstoku. Paragraf 4, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędu Miasta Podlaskiego oraz publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach. Był ten projekt również procedowany na... i to macie Państwo załączyć oczywiście z tymi uchwałami. Był ten projekt uchwały procedowany przez wspólnej komisji. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji o opinię sprawy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Bardzo Panie Przewodniczący, otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Proszę bardzo, Pan Senator Rzechowski. Nie, jeszcze raz chciałem zadać pytanie. Dlaczego 13 ulic wyrzucono z siedziby przy ulicy Matejki, które te ulice mają najbliżej i no po prostu oddalono ich od tego najbliższego punktu wyborczego, przeniesiono o kilka kilometrów. Niech ktoś mi z radnych wytłumaczy, czy to nie jest draństwo, czy to nie jest, jak to można inaczej nazwać, jeżeli w ten sposób się z mieszkańcami postępuje. Inaczej tego nie można nazwać, tylko draństwem, celowym draństwem. Nie można, to za późno jest. Przecież mogliśmy to zrobić. Nie pomieszcza się ci ludzie w lokalu przy ulicy Matejki? Dlaczego to tak się stało? Proszę Państwa, to nie tędy droga. Wybrali Was mieszkańcy. Niektórzy mieszkańcy z tych ulic będą głosować na Wasze osoby. Tak się nie czyni tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan, tylko chciałem zwrócić Panu uwagę, że my tutaj omawiamy zmianę dotyczącą obwodu głosowania 11 i 14. Natomiast to, o czym Pan mówi, głosowaliśmy w maju. I tu tylko ta zmiana dotyczy tego co Panu odczytałem. Panie Przewodniczący, nieważne, czy myśmy... Pozwoli Pan, że skończę, dobrze? Pozwoli Pan? Także proszę się skupić na tym, co w tej chwili mamy głosować. Nad czym mamy głosować. Dziękuję bardzo. Nieważne, czy myśmy nad tym głosowali
w maju czy w kwietniu. Tu chodzi o dobro mieszkańców. I mamy w dniu dzisiejszym czas, żeby to sprostować. Dziękuję. Ja tylko panu tłumaczę, czego dotyczy ten projekt uchwały, żeby pan dokładnie wiedział. A spowodowane to jest tym, że widzicie państwo w tej chwili Dom Kultury, prawda, no, czyli ulica Główna 8 jest w remoncie, jest to pas budowy, z tego musieliśmy tą komisję z po prostu przenieść do dwóch innych miejsc, są to zmiany. Proszę bardzo, pan Prokowski. Panie Stasiu, rozumiem pana oburzenie i też zgadzam się, że obór tych ulic powinien być przy gimnazjum. Ale to jest nasz błąd, pana i mój między innymi, bo to są nasi sąsiedzi. I w tym momencie ta uchwała dotyczy czegoś innego. Więc nie wiem, czy jest taka możliwość, ale bo byliśmy przyzwyczajeni, taka jest prawda, to jest nasz błąd. Bo uchwała była, jeśli chodzi w ogóle o powołanie tych obwodów, była wcześniej. W tej chwili tam jest tylko ta zmiana. Dziękuję. Proszę bardzo, pan senator Rzechowski. Proszę państwa, jeżeli w Domu Kultury nie ma obwodu i się tworzy w inkubatorze dla raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu ulic, jak najbliżej, żeby się stworzyły ten obwód, a z najdalszego przyczółka tego okręgu nie dać możliwości tym starszym ludziom głosowania w gimnazjum, tylko przenieść ich na ulicę Polną. Słuchajcie państwo, nie. W kwietniu, no, zgadzam się z panem Adamem, no nie przeczytałem, no po prostu nie przeczytałem, ale dzisiaj jeszcze raz powtarzam, tak nie powinniśmy robić w stosunku do mieszkańców. I dzisiaj można to zmienić, proszę państwa. Można. Jednym ruchem można to zmienić. Ale to państwa wola. Dziękuję. Również pana wola. Pan głosował na tym, jak pan zapowiedział, 30 i wcześniej kwietnia, dlatego prosimy, żeby się skupić nad tym projektem uchwały, który proponuje te zmiany konkretne w obwodzie numer 11 i 14. Tam pan Przemek chyba, tak panie Przemek? Proszę tak. Jak dobrze porównywałem, to doszła jedna dodatkowa komisja, tak, w przedszkolu, bo tego nigdy wcześniej nie było. Do jakiego czasu pan to porównuje? Czy wcześniej w przedszkolu była komisja? Ja tego nie pamiętam po prostu. No to ja zadaję pytanie. Nie było. No właśnie, numer jeden. To jest pierwszy raz, czyli doszedł jakby dodatkowa komisja. To zawsze było 14. Proszę państwa, wcześniej były dwie komisje obwodowe w gimnazjum numer 1. To nie znaczy, że to była tam jedna, tylko były dwie. Czyli ta komisja jedna z gimnazjum numer 1 przenoszona jest do przedszkola numer 1. Proszę państwa, bardzo niewygodnie jest, jak są dwie obwodowe komisje w jednym budynku. Nie mamy tylko możliwości zorganizowania w innych obiektach obwodowych komisji wyborczych przy szkole numer 2. Tak, tam jest jeden problem i rzeczywiście jest taki dyskomfort. Natomiast w liczbach obwodowych komisji nie zmieniła się. Panie Piotrze, Państwo, tak? Tak, Sarah, właśnie. Ja tutaj taką techniczną sprawę, bo wydaje mi się, że to jest pewien błąd. Obwód numer 13 i obwód numer 11. Ulica Piaskowa, że chyba powinno być odwrotnie. W 11 powinno być od 10 do końca. A w 13. Bo to chyba. Dwa obwody chyba są. Wydaje mi się, że to jest błąd taki, jeżeli chodzi o cyfry. Chodzi o Piaskową ulicę, bo jest podzielona. I ta Piaskowa 1-9, że tutaj jest. Nie w tym chyba obwodzie. Znaczy, proszę państwa, może dla lepszego procedowania, czy jest możliwość, panie przewodniczący, żeby ten punkt trochę na później przełożyć i bym się to posprawdzali, bo dzisiaj pani kierownik jest na szkoleniu właśnie w Krajowym Biurze Wyborczym, więc ja muszę z nim się po prostu skontaktować telefonicznie. Tylko to zmiany, które pierwsze mówisz, dotyczą? Dotyczą obwodu 11, czyli to jest Piaskowa od 1 do 9. I 13
sprawy Jaskopa 10 do końca. Bo chyba jest, to chyba powinno być odwrotnie, wydaje mi się. No ale to trzeba ustalić, tak się wydaje. To sprawdzimy, tak to nie było, dobrze? Bo to chyba powinno być odwrotnie właśnie. To sprawdzimy, tylko jeśli, to mówię, może by było lepiej, żebyśmy procedowali dalsze punkty, a tutaj byśmy w międzyczasie wyjaśnili. Czy państwo wyrażają to zgodę? Pan Sławomir Rzakowski, proszę bardzo. Nie, jeszcze do wypowiedzi pani burmistrz. Pani burmistrz, jaki to dyskomfort, jeżeli jeden obwód wchodzi do gimnazjum i idzie na lewo, a drugi obwód idzie prosto? Jaki dyskomfort? O co tu chodzi? Dziękuję. Rozumiem, że wrócimy do tego punktu, jeżeli pani odpowiedzialna za przygotowanie tych materiałów pojawi się na... Jeżeli państwo rozumieją, że jest taka zgoda, tak? Czy musimy to przegłosować? Dobrze. Czyli przesuniemy ten punkt, jeżeli pani przyjdzie, będziemy dalej to procedować nad tym. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt porządku obrad z pozycji 8. Chodzi o kwestię zmiany uchwały nr 47/413 Miejskiej Włapy z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Włapy. Może jeszcze projekt uchwały. Uchwała nr Rady Miejskiej Włapy z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/413 Miejskiej Włapy z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 30 ust. 6 artykułu 49 ust. 2 w związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Rada Nauczyciela Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała 47/413/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapy wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Paragraf 1. Ustala się wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych dla zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Ustęp 2. W załączniku do uchwały nr 47/413/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2018 roku wpadły się następujące zmiany. Ustęp 1. Paragraf 1 przyjmuje brzmienie. Paragraf 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wysokości i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Paragraf 2, no ustęp 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Rady Nauczyciela, Dziennik Ustaw 2018 rok, pozycja 967. Ustęp 2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wynikają z paragrafu 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Dziennik Ustaw 2014, pozycja 416. Do zmiany. Ustęp 3. Dodatek za wysokie lat nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły burmistrz Łap. Punkt 3 uchyla się paragraf 5, punkt 4 uchyla się paragraf 8, ustęp 2, punkt 5 uchyla się paragraf 9, ustęp 5 i 6. Paragraf 2. Wyrównuje się burmistrzowi, paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym listopadowskiego. Sprawa była również omieniona po siedzeniu wspólnym komisji. Proszę pana przewodniczącego komisji o opinię w tej sprawie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Zadane komisji zostało szczegółowo wyjaśnione. Wszystko państwo wiecie. Jeżeli nie ma uwag, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47/413/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapy. Kto jest za tym projektem uchwały? Właśnie przeze mnie czytanie przed chwilą. Tak? 19 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam na minister Błaha 19 głosami za, przeciw, za wstrzymujących. Przejaw projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47/413 do Miejskich Błahach z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podanych przez gminę Łapy. I kolejny projekt uchwały z porządku obrad nr 9. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Może ja państwu przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta gminy Łapy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorach zaopatrzeniu wodę i zbiorach odprowadzania ścieków Rada Miejska Łapa praca następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta gminy Łapy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zatwierdzony projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Paragraf 3. Wierzamy się zakładu ciągu kanalizacji w Łapach o przekazanie projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w paragrafie 2. Paragraf 4. Zwróci się przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach do dokonania czynności, o których mowa w paragrafie 2 i 3. Paragraf 5. Uchwała wchodzi już z dniem podjęcia. Sprawa była również omawiana na posiedzeniu wspólnej komisji. Proszę pana przewodniczącego o opinię tej sprawy. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Jest to projekt, który idzie po prostu do pana dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, do Wód Polskich, krótko mówiąc, do jego opinii. Rozumiem, że sprawa jest jasna. Zostało panu komisji omówione, wobec tego zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta gminy Łapy w wersji przeze mnie przed chwilą przeczytanej, proszę o podniesienie się do głosu za tym projektem uchwały. Głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że Miejska w Łapach 18 głosami za, przy 0 przeciw, jeden wstrzymujący. Przejaw projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody, sprawdzania ścieków na terenie miasta i gminy Łapy. I kolejny punkt porządku obrad pod numerem 10 z porządku, który się przyjęli. Czy chcecie państwo przerwę? Niektórzy może chcemy, więc... Słucham? Z górki idzie. No z górki to nie wiem, ale dobrze, no nie ma sprawy. Może ten projekt uchwały odczytam. Uchwała nr Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łapy. Na podstawie artykułu 12 ust. 1 ust. 3 nieustęp 5 ustawy dnia 26 października 1982 roku o uchronie trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy Łapy uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stara się na terenie gminy Łapy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem, tak to tak jest, poza miejscem sprzedaży. Ustęp 1. 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. Ustęp 2. 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. Paragraf ustęp 3. 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Paragraf 2. Ustala się terenie gminy Łap maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ustęp 1. 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu na piwo. Ustęp 2. 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. Ustęp 3. 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Paragraf 3. Ustęp 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od podpunkta szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, b. obiektów kultury religijnego, kościołów i cmentarzy. Ustęp 2. Odległość punktu sprzedaży mierzy się w najkrótszymi wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub punktu sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych do wejścia na posesję obiektu chronionego w przypadku braku ugodzenia do granicy działki obiektu chronionego. Paragraf 4. Pytanie prawa się burmistrzowi, a paragraf 5. Traci moc. Ustęp 1. Uchwała Rady Miejskiej w Łapach nr 38/356/02 z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie ustalenia, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łapy. Ustęp 2. Uchwała Rady Miejskiej w Łapach nr 27/137/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łapach nr 38/636/02 z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów rozwijających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta gminy Łapy. Ustęp 3. Uchwała Rady Miejskiej w Łapach nr 37/305/05 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łapach nr 38/346/02 z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na miasta gminy Łapy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Listopadowskiego. I to jest projekt uchwały, aby był przedstawiony przez wspólnej komisji. Pan Przewodniczący czytał chyba, tak? Opinię, czy jeszcze nie? Panie Przewodniczący, proszę o opinię komisji w sprawie tej uchwały. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządkowym. Sprawa jest jasna. Przeliczamy liczbę punktów sprzedaży na ilość zezwoleń. Taki jest wymóg tej zrealizowanej ustawy. I to jest taka generalna zmiana. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Rozumiem, już wszystko jest jasne. Bez tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łapy w wersji przeze mnie przed chwilą. Przeczytanie proszę o podjęcie za tym projektem uchwały. Głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Miejska Łapa 16 głosami za, 3-0 przeciw, 4 wstrzymujące przy projekcie uchwały w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad stosowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łapy. I kolejny projekt uchwały. 11. To jest projekt uchwały w sprawie określenia. Nie, dobra. Troszeczkę długie, ale to damy radę. Dobrze. Projekt uchwały nr 11, uchwała nr 4051/18 do Miejskiej Łapa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty i niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Łapy lub jej jednostek organizacyjnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900 w samorządzie gminnym oraz artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 oraz artykułu 59a ust. 1 ustawienia. Mogę przeprosić, chwilę. Proszę Państwa, czy, bo to jest taki, na ten projekt uchwały jest dosyć, no dosyć jest długi. Czy wyrażacie zgodę, żeby może nim nie... Wszyscy się z tym zapoznać. Państwo się z tym zapoznać. A jeżeli chcesz, mogę to czytać, nie ma sprawy. Słucham opinii Pani. Ja proponuję, żeby nie czytał. Jest długi, no to tak trochę chyba się mi jest celem. Czy każdy z tym się zapozna projektem uchwały? Rozumiem, że tak. No dziękuję Państwu, że się przydzielimy gardło troszeczkę. Wobec tego proszę Pana Przewodniczącego Komisji o opinię w tej sprawie. Pozytywnie opinię. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku. Może Pani Skarbnik jeszcze tak tytułem uzupełnienia Pana. Tak, ja bym chciała... Chciałabym zgłosić taką poprawkę do tego projektu uchwały. Bo tak jak Państwu mówiłam, ta uchwała podlegała opiniowaniu prezesowi UOKiK. W związku z tą jego opinią wyrzuciliśmy jeden z paragrafów odnoszący się do niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a w nagłówku uchwały jeszcze pozostało to słowo, czyli ta uchwała ma być w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, tak. Niedochodzenia? Wykreślić, a między odraczania to powinno się pojawić i rozkładania na raty. I tak samo w paragrafie pierwszym określa się zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty, a wykreślić należy i niedochodzenie. Bo to mówię, tak jak po tych konsultacjach z prezesem wykreśliliśmy, ale jakoś tak nam się tu jeszcze zawieruszyło w nagłówku uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. No, Państwo rozumiecie, o co chodzi. To rzeczywiście było opiniowane przez prezesa OKiK i dlatego ta propozycja tej zmiany. Słucham Państwa w tym punkcie porządku obrad. Rozumiem, sprawa jest jasna, czysto techniczna. Było to nas z komisją omawiane. Pani Skarbnik dokładnie to wyjaśniła. Jeżeli nie ma uwag, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wpływających gminie Łapy lub jednostkom narodowym w wersji przeze mnie przeczytanej, oczywiście z tą poprawką wniesioną przez Panią Skarbnik. Proszę o podniesienie do ręki za tym projektem uchwały. Głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Zjechał Miejska Łapa przejechał projekt uchwały w sprawie
określając zasad sposobu i trybu umarzania, podnoszenia tego składania na raty, należności pieniężnej mające charakterystyki nieprawdy, szpujących gminie łapę lub jej jednostką mówiącymi. 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I kolejny projekt uchwały. Tutaj będzie oto poprawka. Bardzo mnie proszę. No to do 12 mam jeszcze trochę czasu. 12 minut i tak pani dojedzie. Dobrze, proszę państwa, ratowałem oczywiście. Oczytam państwu projekt uchwały już za tę poprawkę, którą pani skarbnik przedstawi państwu. Jeszcze macie państwo chyba na stołach tę to poprawkę. Odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 51 przez 18 o Miejskich Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w jednym wniosku finansowym gminy Łapy na lata 2018-2021 na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 229, artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 o finansach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Łapach oraz następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Dokonuje się zmian w jednym wniosku finansowym gminy Łapy na lata 2018-2021. Ustęp 2. Pierwsza prognoza finansowa gminy Łapy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spad zobowiązań na lata 2018-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 w okresie załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia wykonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie w prasie burmistrzowi, a paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście mogę też państwu o to poprawkę, czy też czy pani... Dobrze, pani skarbnik, państwu o to poprawkę. Ja tylko proszę jeszcze pana przewodniczącego Komisji Finansowej opinię w sprawie tego projektu uchwały, oczywiście przed o to poprawkę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Proszę bardzo pani skarbnik. Ja w imieniu pani burmistrza chciałabym zgłosić o to poprawkę do projektu uchwały polegającą na tym, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały dodaliśmy jeszcze jedną zmianę, czyli przesunęliśmy z roku 19 na rok 2018 limit wydatków w kwocie 855 732 zł związany z realizacją przedsięwzięcia kompleksowa rewitalizacja Centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ulicy Głównej 8 i zmieniliśmy limit zobowiązań przedsięwzięcia. I w związku też z tymi zmianami, które też zaszły w budżecie, zaktualizowaliśmy dane dotyczące prognozy na rok 2018-2019 w załączniku nr 1. Tak jak państwu tłumaczyliśmy, to zostało to podyktowane potrzebą taką, że wykonawca robót, tej drugiej części robót, chcemy już oddać mu plac budowy i rozpocząć ten drugi etap realizacji. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Tam rzeczywiście pani burmistrz i pani skarbnik mówiła o tym na komisji. Proszę bardzo, chwilę dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Zmiany w wieloletnim prognozie finansowym gminy Łapy na lata 2018-2021. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Nie macie państwo uwag, wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian jednego prognozy finansowej gminy Łapy na 2018-2021 wraz z autopoprawką. Proszę o podniesienie do góry. Panie radny, proszę o zajęcie miejsca. Kto jest za tym projektem uchwały, proszę o podniesienie do góry. Proszę, tam Piotrze. Dobra. 13 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że miejsce w Łapach 13 głosami za, przy 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Przejaw projektu uchwały w sprawie zmian jednych wniosków finansowych gminy Łapach na 2018-2021. I kolejny projekt uchwały również z autopoprawką. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na lata 2, na rok 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 3 projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej nr 51/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian
budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rady Miejskiej w Łapach oraz następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 40/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok podjęcia następujące zmiany. Ustęp 1. Jeżeli chodzi o plan dochodu budżetu gminy o kwotę 668 180 zł za załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Jeżeli chodzi o plan wydatku budżetu gminy o kwotę 668 180 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały. Ustęp 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 4. Dotacje z budżetu gminy 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi. Ustęp 1. Plan dochodu budżetu gminy 108 527 546 zł z tego. Bieżące wysokości 79 593 043 zł. Majątkowe wysokości 28 934 503 zł. Ustęp 2. Plan wydatku budżetu gminy 118 17 403 zł z tego. Bieżące wysokości 71 354 663 zł, majątkowe wysokości 46 662 740 zł. Paragraf 3. Deficyt budżetu wysokości 9 489 857 zł, który zostanie pokryty przychodami wchodzącymi z. Ustęp 1. Zaciąganych tytułów pożyczek w kwocie 7 648 575 zł. Ustęp 2. Wolnych środków w kwocie 1 841 282 zł. Paragraf 4. Wymienię kwotę burmistrzowi. A paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Podlaskiego. I tu macie Państwo załącznik. Oczywiście to jest uchwała już z autopoprawką. Ja tylko proszę Pana Przewodniczącego Komisji Finansowej o opinię przed autopoprawką dotyczącą tego projektu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Proszę bardzo Panią Skarbnik Kształcyjną o przedstawienie autopoprawki. W imieniu Pani Burmistrz chciałabym zgłosić autopoprawkę do tego projektu uchwały. W załączniku nr 1 do projektu uchwały dodajemy zmianę w postaci zwiększenia dotacji na realizację zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Łapach o kwotę 431 129 zł. To jest w związku z tą decyzją zarządu o zwiększeniu dofinansowania. Ta kwota na rok 2018 jest w takiej właśnie wysokości. Pozostała kwota, zmiana ta została odzwierciedlona w WPF-ie, bo tak jak Państwo widzicie, na chwilę obecną co do 2019 roku nie mamy szczegółowo rozpisanych kwot dofinansowania, więc ona weszła w te wszystkie wyliczenia w wieloletniej prognozie finansowej, bo ona będzie dotyczyć roku 2019. W kolei w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego tutaj zwiększamy o kwotę 424 603 zł dotacje na dofinansowanie realizacji zadania kompleksowa rewitalizacja Centrum Łap przez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ulicy Głównej 8. To tak jak Państwu też przed chwileczką mówiłam, wiąże się z tym, że chcemy z wykonawcą robót podpisać już umowę i on w harmonogramie zaproponował, że rozpocznie realizację robót już w tym roku. I wystąpiliśmy też z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie tej dotacji na ten rok w takiej wysokości. Jeżeli chodzi o zmiany w planie wydatków, to tak jak Państwo widzicie, zmieniamy klasyfikację budżetową środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. I jeżeli chodzi właśnie o to zadanie kompleksowa rewitalizacja Centrum Łap, to wprowadzamy je w wysokości 855 732 zł na ten do realizacji na rok 2018. I w wyniku tych zmian ulega treść paragrafu 1 punkt 1 i 2, paragrafu 2 uchwały oraz załączniki nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik, przedstawię Pani autopoprawkę. Proszę bardzo, słuchają głosu Państwa. Proszę bardzo Pani Barbara Rekiet. Czy mogłaby Pani powtórzyć te pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to dostaliśmy w ramach BOF-u? Czy skąd te pieniążki?
Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podstrefę Łaby, dofinansowanie jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zatem zwiększenie dofinansowania także było możliwe tutaj dzięki uprzejmości zarządu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, jak i zarządu województwa. Zostały wygospodarowane oszczędności w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a także korzystamy z tego, że są różnice kursowe. Kurs euro jest wyższy, zatem BOF ma większą pulę pieniędzy i tutaj jednogłośnie zarząd BOF-u przy zgodzie walnego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zdecydował się, żeby przyznać nam to dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5,5 miliona. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Pogłośnik. Ja w tej sprawie też chciałbym zadać tutaj dużo pytanie, nie wiem, do autora i słów i tekstów o takie czarnowictwo przedstawione parę miesięcy temu, jako to gmina straszne pieniądze musi dokładać do podstrefy. Tutaj może do Pana Przemka, bo tak się tym interesował, że ponad 10 milionów trzeba było dołożyć. Okazuje się, Panie Przemku, że z tych kosztów ogółem około 18 milionów, 12,5 dostajemy dofinansowania, 2,5 miliona będzie odzyskany VAT, czyli tak naprawdę środki, które będą dołożone do podstrefy, to jest około 3 milionów, a nie 10,5, jak to zostało napisane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Przemek Jaszewski. Ale tamto chwilę wyglądało to tak, jak opisałem. A po drugie, możemy i w dziurę wkładać i 20 milionów, i 30, i z dofinansowań, możemy i 50. Tylko można pomyśleć, że możemy zacząć z drugiej strony, że te 5,5 miliona moglibyśmy przeznaczyć na coś innego. A może inne tereny uzbroić, dodatkowe tereny. To nie jest tak, że dostajecie, rozumiem, dostajecie, to ja się cieszę, że są dofinansowania. Ale tą dziurę można ładować ile chcecie pieniędzy. Marszałek może wam 20 milionów w tę dziurę sadzić dodatkowo. To są wasze decyzje. Mogę, Panie Przewodniczący? Proszę bardzo, Pani. Szanowni Państwo, czy ktoś jest za, czy przeciw? Są to wspólne decyzje, ponieważ Rada kolegialnie podejmuje decyzje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jakoś mija 4 lata, ale ktoś innych terenów inwestycyjnych nie zgłosił do tego, żebyśmy mogli je uzbroić. Bo problem jest. Rzeczywiście plan zagospodarowania mamy, ale prawa do dysponowania tymi nieruchomościami niestety nie. Zatem jest to kontynuacja działań podjętych przez pana Romana Czepę, kontynuowanych przez pana Wiktora Brzoskę. Także mamy teren około 20 hektarów uzbrojony, zatem nie mówmy tutaj o tym, że można było coś innego znaleźć, że można było coś innego uzbroić. A proszę Państwa, też nieprawdą jest jakiś domysł, można tutaj wysnąć, że te pieniądze można było na coś innego przeznaczyć. My te pieniądze albo na uzbrojenie terenów mogliśmy wziąć, tak, w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, albo nie. Decyzja ta została podjęta na początku tej kadencji, ale zaznaczę, jest to kontynuacja wcześniejszych działań, pod którymi ja również się podpisuję. Bardzo, Panie, proszę bardzo. Właśnie takie pieniądze, które się otrzymuje, to są pieniądze znaczone, to na konkretny cel. To nie tak, że my sobie dostaniemy 10 milionów i będziemy robili to, co chcieli. Jak jest przyznana dotacja, to pewnie określony cel i tylko w tym celu możemy te pieniądze wykorzystać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Maciej. A propos tej dotacji, to ja bym chciał tutaj serdecznie podziękować do Pani Burmistrz i dla tych osób, które się przyczyniły do pozyskania tych pieniążków, tak? Cieszę się bardzo, że nie spełniło się czarnobictwo tutaj roztoczone nad naszą gminą i tak jak tutaj Pan Przemek powiedział, tak, to było artykuł był na daną chwilę, tak? Czyli teraz rozumiem, że zostanie skorygowany i też tam jakieś zdanka, gratulacje dla Pani Burmistrz za pozyskanie tych pieniążków. Dziękuję. Ja myślę, a jeszcze Pan Przemek chciał zabrać głos, tak? Proszę bardzo. Tak, też pogratuluję nowych inwestorów, którzy zawitali na pierwszą część podstrefy, na drugą część podstrefy. I też pogratuluję, że ten termin był na 17 rok, bo chyba Państwo radni zapomnieli koniec 17 roku, a mamy już chyba ponad połowę 18. Z pewnej rzeczy Wy też zapominacie, a na inwestorów dalej czekamy, na naszych terenach inwestycyjnych, a nie prywatnych osób. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że
Tak, no każdy ma swoje opcje widzenia, pewnie też na to pewnie ma kampania wyborcza, ale no dzięki Bogu, że ta strefa jednak jest inwestowana i myślę, że jest właściwie miejsce inwestycji. Myślę, że tam się pojawią inwestorzy i to nie tak długo. Proszę bardzo, panie Pogłośnik jeszcze. Tak, tak, widzę, że w dalszym ciągu jest to czarnowictwo, to nie ma nic optymistycznego, tylko wszystko w czarnych barwach. Jest pan radnym 4 lata i pan chyba wie, dlaczego te niektóre inwestycje, zresztą to nie tylko jest przykład gminy Łapy, ale się przesuwają się i terminy się przesuwają. To nie jest wszystko tak, że co się zaplanuje, to się w tym terminie akurat wykona. Jeszcze procent, tak proszę bardzo. To pan po tylu kadencjach też dopiero to zrozumiał, bo jak pan był w opozycji, to żeście co innego pisali w pierwszej części pod strefy pana Brzosku, który się wyrabiał parę miesięcy i skończył to za 9,5 miliona. Więc to też zależy od punktu siedzenia? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że podziękować zarządowi POP-u, że te pieniążki nam przeznaczył, a nie po prostu komuś innemu, bo to też mogło tak być. I podziękować osobom, które starały się o to, tutaj z gminy Łap. Także ja w imieniu chyba nas wszystkich chciałem podziękować za tą dodatkową dotację. Nie wiem, o czym pan mówi. Zawsze byłem zwolennikiem powstania podstrefy i zawsze o tym mówiłem pozytywnie i bardzo się cieszę, że w najbliższym czasie zostanie to ukończone i mam nadzieję, że pojawią się inwestorzy. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wraz z autopoprawką w wersji przyjętej przed chwilą czytania, proszę o podjęcie za tym projektem uchwały. Czternaście osób za, teraz radnych za. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Pierwsze nazwisko Łapa 14 głosami za, przy 0 przeciw, 5 wstrzymujących, prawo jest prawo sprawy zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Wrócimy teraz tak do tej uchwały numer 7, tak bodajże? Tak, tak. Prosiłabym, aby wziąć pod uwagę powrót do uchwały w sprawie zmian sieci powodowych Komisji Wyborczych i uwzględnić autopoprawkę techniczną związaną z ulicą Piaskową, zatem w obwodzie głosowania numer 11 mamy ulica Piaskowa w numeru 10 do końca, natomiast w obwodzie numer 13 mamy ulica Piaskowa od numeru 1 do 9. Piaskowa, tak? Tak. Czyli odwrotnie. Bo są różne okręgi. Na początku Piaskowa, ulica Piaskowa numer 10 do końca i w 13 punkcie tutaj pod koniec jest ulica Piaskowa od numeru 1 do 9. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi? Pan Przemysł Staszewski, tak? Proszę bardzo. Jeszcze raz może panie spokojnie tłumaczy, dlaczego ta zmiana, bo proszę państwa, okręg, inaczej, obwód głosowania numer 11 musi mieć ulice, które należą do tego samego okręgu wyborczego. Tutaj Piaskowa od numerów 1 do 9 to jest okręg wyborczy numer 3, jak dobrze pamiętam. Natomiast domy, tak, przy ulicy Piaskowej 10 do końca należą do okręgu wyborczego 4, tak? Zatem, no proszę zauważyć, w obwodzie głosowania numer 13 mamy ulice, które należą do okręgu numer 3, a Piaskowa 10 do końca do okręgu numer 4, zatem to z tego wynika ta zmiana. Tak, to jest zmiana po prostu numeracji, to pomyłka przy wpisaniu numerów. Bo Piaskowa do końca to jest w tym okręgu, tutaj w tym obwodzie numer 11, tutaj z tymi ulicami Orzeszkowa, Gliniana, Józefa, Ignacego, Kroszewskiego i pozostałe. Przedstawić uwagę w tym punkcie porządku. Proszę bardzo, pan przewodniczący. To pana Stanisława poprawek możemy przy okazji uwzględnić, chociaż tych najdalszych rejonów i dorzucić do tego gimnazjum. Proszę, pan powie, panie.
Szanowni Państwo, mamy zgodę z Krajowego Biura Wyborczego na dokonywanie technicznych zmian. Tak, technicznych związanych właśnie z ujednoliceniem okręgów wyborczych, tak i tutaj z tą techniczną zmianą związaną z siedzibą. Już teraz to nie jest ten termin na zmianę. Dobrze, proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś proszę bardzo Państwa istota? No ale proszę jeszcze znaleźć różnicę między podtechniczną poprawką, którą zgłaszał Pan Przewodniczący Piotr Półkośnik i dla PKW będzie to możliwa do zmiany wniosek, znaczy dla Rady Miejskiej, a prośbę Pana Stanisława Orzechowskiego już nie można potraktować jako pomyłki technicznej i wyjść naprzeciw tym mieszkańcom, którzy będą... No może niech Pani sama odpowie na to pytanie, no to jest pomyłka... Ja nie przerywałam nie Pani jest. I proszę mnie nie przerywać, ale, więc... Ale proszę, ten wywód jest po prostu trochę bez sensu, proszę Państwa. Proszę o zachowanie spokoju, naprawdę. Ja bym z miłą chęcią naprawdę zmieniła to, gdyby Krajowe Biuro Wyborcze przychyliło się. Możemy teraz w tej chwili zmian dokonywać, te, które dotyczą technicznych aspektów, czyli tutaj siedziba jak najbardziej, bo na placu budowy nie zrobimy siedziby obwodowej Komisji Wyborczej. Natomiast tutaj, proszę Państwa, no proszę wyobrazić sobie, że jedna ulica przychodzi i karty do głosowania z innego są okręgu wyborczego. To z tym jest związane. I na to Krajowe Biuro Wyborcze wyraża zgodę. I tu mamy pokazane, jak jedna prośba jest różna od drugiej. I to wszystko. To jest Pani interpretacja. Tak, proszę, mogę się do tego odnieść. Proszę Panią, tutaj był wskazany tylko błąd numeracji. To jest ta sama ulica, to był błąd. Po prostu ktoś przy wpisywaniu popełnił błąd. I przecież to tylko tyle. To trudno zrozumieć? Zrozumieć? Ja bardzo dobrze rozumiem intencję tego, żeby tak zamieszać z lokalami wyborczymi, żeby był kłopot. I ja to tak rozumiem. A u Pana, jak Pan doszukał się błędu, to jest błąd, który nie będzie problemu i jak najbardziej można go usunąć. A tu jak człowiek prosił i no już nawet nie podnosiłam tematu, to oczywiście nie można było wyjść naprzeciw. Nie człowiekowi, nie radnemu, tylko mieszkańcom, którzy będą chodzić i szukać swojego lokalu wyborczego. A nóż widelec nie dojdą i nie zagłosują. To jest właśnie cała prośba do Państwa, żebyście te obwody głosowania jak najszybciej przedstawili swoim wyborcom, nie tylko zresztą swoim, wszystkim, którzy będą się pytali o to, żeby to wszystko wyjaśnić. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian siedzib Powiatowych Komisji Wyborczych w wersji, która przed chwilą czytana jest tą właśnie poprawką techniczną, proszę o podniesienie głosu, kto jest za tym projektem uchwały. Trzynaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Zostawiam Radę Miejską w Łapach. 13 głosami za. 3, 0 przeciw. 6 wstrzymujących. Projekt pozostały zmiany siedzib powiatowych Komisji Wyborczej. I kolejny punkt porządku obrad. To jest 14 chyba z tego co pamiętam. Wracamy do punktu 14. A nie, 14 grudnia, tak. Sprawozdanie z działalności Jestyni Burmistrza Łap. Nie ma Pani Burmistrz, ale jest Pan Burmistrz. Proszę Was o dyskusję w tym punkcie porządku. Sprawozdanie Państwo otrzymaliście. A ja teraz nie chcę przerwy. Dobrze, jeżeli Państwo chcecie, ile minut, którego czynić w ogóle? 10 po 12 do wpół do? Do 12.30 ogłaszam przerwę.